bo ciągle z młodzieżą pracuję. Ja właściwie jestem bliżej tej młodzieży i my jesteśmy przez to, że na Facebooku jesteśmy razem i gdzieś tam w Snapchatcie i w tym środowisku sieciowym, to ja trochę wiem, jacy oni są, tak? I ja jestem zachwycony osobiście, że mimo, że polska szkoła jest do bani, że polska szkoła nie nasza, bo my mamy taką szkołę, no. Tak? Proszę się, koleżanka, ja jestem bardzo szczęśliwy, że tam uczę, bo tam się dużo rzeczy dzieje. Polska szkoła raczej walcuje i równa na wszystkich do przeciętne. Natomiast nas interesują i chyba wszystkich tych, którzy chcą coś więcej, są kreatywni. Więc takich jest bardzo dużo. Młodzież bardzo dużo pisze do szuflady, tylko oni się wstydzą do tego przyznać, bo każdy się wstydzi, że będzie wyśmiany, czy jak piszę, to to jest bardzo moje osobiste. Jeżeli mi to grupa rówieśnicza wyśmieje, to ja... To jest koniec, mam przeklapane, dobrze pan to powiedział, tak? Skajtowane, tak. Więc młodzi się kryją. Dlatego kontur był dobrym pomysłem, żeby młodzi się ujawnili, prawda? Natomiast jest bardzo ważne, żeby jednak próbować z tej walcowni szkolnej polskiej, nie tylko polskiej, bo w Europie w szkołach jest dokładnie to samo, że walczujemy do przeciętnej, a nie ma możliwości rozwoju indywidualnego, kreatywności, żeby próbować wyłowić tych młodych ludzi, więc strasznie się cieszę, że pani poznaliśmy kilku innych, wielu innych, żeby ich wyławiać i dmuchać w żagle, bo my mamy swoje doświadczenia, mamy swoje osiągnięcia, mamy co przekazać tym młodym, macie, to jest wasze, róbcie z tym coś dalej, bo jesteście lepsi od nas o tyle, że zaczynacie, a my już powoli sobie będziemy odchodzić. Ja bardzo się cieszę, że młodzi mają teraz takie technologie jak to wszystko, ponieważ oni mogą horyzontalnie ze sobą powiązać sznurki i działać razem. No i myślę, że to się będzie dalej tak rozwijało. Ania jest najmłodszą autorką miesięcznika Wobec. W jednym z poprzednich numerów ma artykuł swój o Snapchacie, który zapoznaje nas starszych, co to jest Snapchat, to nie wszyscy wiedzą. No i tak próbujemy to robić. Celem naszego miesięcznika Wobec jest jeszcze inny, taki metodą pracy, że jeżeli jest jakiś fajny, kreatywny, młody człowiek, to próbujemy w tym samym numerze dobrać do niego kogoś z naszego pokolenia albo kogoś, kto jest artystą utwierdzonych już osiągnięcia. Z naszej szkoły również Oliwka wygrała konkurs 13-letni, nie pamiętam, wygrała konkurs origami, napisała artykuł, to ja poszukaliśmy w internecie, kto w papieroplastyce artystycznie jest najlepszy na świecie. Znaleźliśmy Azję Kozinę w Petersburgu, poprosiliśmy ją artykuł, ona ma wystawę w Nowym Jorku, w Tokio, w Lizbonie i ta nasza mała Oliwka, kilkunastoletnia, ma zaraz obok Azji Kozinę, tak? A nasz tancerz 14-letni zaraz obok Amelie Amy Forrest, najlepszej tancerki w tej chwili z Londynu jazzowej. I to jest chyba to, co jest powołaniem taty, mamy i Belfra. I nas wszystkich, pana prezesa Piotra naszym, że my coś mamy i mamy osiągnięcia i to jest rzecz, którą powinniśmy przekazać tym młodym i ich mobilizować, dmuchać w żagle. Nie chowajcie się do szuflady. Jesteście naprawdę, ich językiem mówiąc, zarąbiście. Dziękuję.